obserwator finansowy. W internecie, na YouTube'owym kanale, na żywo transmisja, streaming od poniedziałku do piątku, między 9 a 15. Mamy dosyć świeże dane z strefy euro. Tam inflacja spadła w czerwcu do 2,5%. O 1,1 punktu procentowego w stosunku do poziomu z maja. Ale my tutaj też interesujące jest to, że takim elementem, komponentem, który najbardziej napędzał ten wzrost cen, były usługi. Ale my dzisiaj mówimy dużo więcej o przemyśle za sprawą wskaźników PMI, czyli wskaźników wyprzedzających, obrazujących nastroje menedżerów logistyki i które z pewnym właśnie wyprzedzeniem pokazują nam, co może się zadziać w przemyśle, w produkcji przemysłowej, jak ona może ostatecznie wyglądać. I jak wcześniej wykazaliśmy, na ogół się zgadzających. I jak właśnie pokazaliśmy, no ta korelacja jest spora, są wyjątki, pewnie dające się wyjaśnić. O stanie europejskiego i polskiego przemysłu chcielibyśmy porozmawiać z Arturem Kiełbasińskim, dziennikarzem ekonomicznym. Zobaczymy, czy mamy połączenie. Czy słyszymy? Dzień dobry, no, to nie tylko chcielibyśmy, ale chcemy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Mamy taką serię danych z europejskiego przemysłu, nie najlepszą, prawda? Widzimy kurczenie się nie tylko w tych wskaźnikach PMI opartych na ankietach menedżerów logistyki, ale również w danych no, po prostu z przemysłu na przykład niemieckiego, gdzie chyba 11 miesięcy z rzędu jest spadków. Jak odbierać tego typu informacje statystyczne? No to ja bym zażartował w taki sposób, że państwo powinniście nazywać się nie obserwator finansowy, tylko obserwator dyplomatyczny, bo określenie, którego pan redaktor użył, że to są dane nie najlepsze, to jest określenie bardzo dyplomatyczne. To są bardzo złe dane. Jest rzeczywiście 11 miesięcy spadków, a jeżeli popatrzymy globalnie, to od ponad 20 miesięcy ten wskaźnik PMI jest poniżej średniej. Przyjmuje się, że 50 punktów to jest taka średnia pewna, nazwijmy to stan neutralny i my cały czas jesteśmy w okolicach 48-47, a ostatnio nawet tam się pojawia 45, więc tak naprawdę w zależności od kraju, w zależności od sektora gospodarki jest bardzo niedobrze i to są dane bardzo niepokojące. I to, co jest równie niepokojące, to sytuacja, że te wskaźniki w różnych krajach one zgodnie dołują. To znaczy nie mamy takiej sytuacji, że na przykład w Polsce czy Francji jest gorzej, w Niemczech jest lepiej. Co więcej, ta najważniejsza gospodarka Europy, niemiecka gospodarka, ona jest właśnie na bardzo niskim poziomie. No i to pokazuje, że nasze rokowania, ja mówię nasze w znaczeniu gospodarki europejskiej, są w tej chwili po prostu bardzo, bardzo niepokojące. A tak jak zostało tutaj powiedziane we wstępie, wskaźnik PMI ma to do siebie, że to nie jest takie czyste badanie nastrojów, bo to czyste badanie nastrojów to jest, to czasami pewna psychologia ma tutaj wpływ na zachowania menedżerów. Tutaj bardziej to jest już taki wyprzedzający wskaźnik, ale polegający na tym, że analizuje się, jak planowane są zamówienia. I to ma bardzo wyraźne przełożenie na to, jak rzeczywiście wygląda realna gospodarka. A to jeżeli twierdzi pan, że to jest eufemizm, że nie najlepiej się w Niemczech dzieje, i to jeżeli mówi się, że kiedy Ameryka kichnie, reszta świata ma katar, to co się dzieje, kiedy kichają Niemcy w Europie? No to można powiedzieć tak, że jak Ameryka kicha, to za chwilę dwa razy kichną Niemcy. Dlatego, że ja przypomnę rzecz oczywistą. My bardzo często mówimy, że Niemcy są naszym głównym odbiorcą naszego eksportu. Natomiast jeżeli popatrzymy, gdzie ten eksport trafia docelowo, no to ten eksport, te polskie towary za pośrednictwem Niemiec, niemieckich fabryk, niemieckich producentów trafiają właśnie do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że niemiecka gospodarka jest gospodarką bardzo proeksportową, eksportową. Siła gospodarcza Niemiec polega na eksporcie. No i tutaj widzimy taką, to pewien efekt, nie chciałbym powiedzieć domina, bo tutaj jeszcze się nic nie przewraca. Tutaj może ten nastrój czy oczekiwania są coraz słabsze. Natomiast jeżeli w Ameryce jest nie za dobrze, jeżeli tam kichnięto raz, to w Niemczech już kichnięto dwa razy. I pytanie, jak głęboko ta infekcja czy chwilowe spowolnienie
jak mocno uderzy w nasz region Europy, bo to nie tylko uderza oczywiście w polską gospodarkę, ale uderza w gospodarkę węgierską, w gospodarkę czeską. Ja tylko przypomnę takie dane trochę równolegle podawane do PMI-a. Jeżeli popatrzy się na wartość polskiego eksportu w pierwszych 4 miesiącach, bo te dane dotyczyły okresu styczeń, kwiecień i importu, to zarówno eksport, jak i import spadały. Ich wartość była coraz niższa. Więc tu rzeczywiście widać na wielu płaszczyznach pewnego typu spowolnienie. Tu jeszcze nie ma co mówić o jakiejś wielkiej beście i o stagnacji gospodarki. Natomiast to są bardzo niepokojące. Cały ten obraz gospodarczy jest bardzo niepokojący, a nasze uzależnienie właśnie poprzez eksport od gospodarki niemieckiej jest na tyle duże, że wszystko, co tam się dzieje, to powinniśmy szczególnie ostrożnie oglądać. My dzisiaj śledziliśmy też publikacje prasowe dotyczące właśnie tego tematu, sytuacji europejskiego przemysłu, sytuacji niemieckiego przemysłu. No i tam były, można powiedzieć, że jednak był pewien dwugłos. Pierwsze jakby publikacje dotyczyły przede wszystkim właśnie sytuacji aktualnej, ale były też wskazania, że tak naprawdę część państw Europy Południowej, na przykład te obrzeża ścisłego centrum Europy, jakby to nie nazwać właśnie przemysłowego, jakoś tam sobie radzą, że te nastroje na przykład w Grecji choćby były powyżej tej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost odkurczenia się sektora. No, że no, są bardziej optymistyczni po prostu. Tak, bo tutaj mówimy o zamówieniach po prostu. Właśnie, ale też chodzi o to, że gdzieś w otoczeniu w ogóle Europy czy w Azji na przykład te wskaźniki PMI były na plusie, zauważali niektórzy komentatorzy i też wskazywali, że w tej sytuacji prędzej czy później może dotrzeć to ożywienie takie, można powiedzieć, ociężałe wciąż, ale że dotrze do Europy, dotrze także nawet do tych Niemiec, które są w produkcji przemysłowej na wyraźnym minusie. Czy to jest możliwe? Znaczy, na pewno to jest możliwe i tak jak powiedziałem, te dane są bardzo niepokojące. Natomiast to nie jest taki kryzys. My nie możemy się w tej chwili porównywać na przykład z rokiem 2008, kiedy pamiętamy, jak wyglądała światowa gospodarka, kiedy rzeczywiście wszystko siadło z przyczyn fundamentalnych. Natomiast teraz jest szereg elementów związanych z niepewnością. W zeszłym miesiącu, czyli kilka dni temu, były już sygnały związane ze środowiskami przemysłowymi zarówno w Holandii, jak i w Niemczech, które wprost mówiły, że pewne procesy w gospodarce europejskiej są pochodnymi Zielonego Ładu, czy tych regulacji klimatycznych, które są wprowadzane. I te regulacje, oczywiście one są bardzo podszyte być może dobrymi ideami, ale one są często oderwane od rzeczywistości. Te cła kompensacyjne, które mają być wprowadzane na chińskie produkty, to jest tak naprawdę bardziej pieśń przyszłości. Nawet jeżeli to już zaczyna funkcjonować, to realnie zacznie działać na gospodarkę trochę później. Natomiast sytuacja przemysłowa w Europie, sytuacja producentów przemysłowych na pewno nie jest dobra. Więc z jednej strony my się oczywiście cieszmy, że w niektórych krajach te parametry PMI są bardziej optymistyczne. Natomiast ja jednak będę się upierał dość twardo, że główny wpływ na atmosferę produkcji, atmosferę gospodarczą w Unii Europejskiej mają jednak te największe państwa, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Także Polskę bym wymienił wśród tych państw najistotniejszych. Oczywiście Niderlandy, które są potężnym graczem gospodarczym, chociaż państwem są względnie niewielkim, a w tych wszystkich państwach jednak tego optymizmu jest troszeczkę mniej. No tak jak pan wspomniał, klimat, czy Zielony Ład i klimat spowodował, że klimat do biznesu w Niemczech się pogorszył. Mamy też poza PMI-em inny taki wskaźnik, on się nazywa IFO. IFO dla Niemiec też spada kolejny miesiąc z rzędu. Jest on oparty na ankietach wśród około 9 tysięcy firm. Wskaźnik odnotował istotny spadek w czerwcu. Wartość indeksu obniżyła się z 88,6 punktu do 88,6 punktu z poziomu 89,3 zanotowanego w maju. Powodem są bardziej pesymistyczne oczekiwania przedsiębiorców co do nadchodzących miesięcy. Także klimat biznesu w Niemczech
jest coraz gorszy i nastroje są coraz gorsze i to nie tylko według PMI-ów, ale według też innych różnych badań. No a jeżeli mówisz, że światełko w tunelu to są te kraje południa, no to jednak trzeba per saldo zobaczyć, kto produkuje tak naprawdę w Europie i gdzie, skąd się bierze cały ten, albo duża część tego łańcucha dostaw. No dobrze, no to teraz pytanie się nasuwa proste. Co trzeba tchnąć w europejski przemysł, aby on znowu, żeby ta lokomotywa znowu ruszyła, żeby on znowu ruszył? No ale jak powiem trochę dwutlenku węgla, to mnie ekolodzy rozstrzelają, no. Ale jednak nie, no to trzeba Panie Arturze, trochę powietrza wpuścić. Panie Arturze, czego potrzebuje europejski przemysł? Ja sobie żartuję. Ostatnio nawet taki dowcip opowiedziałem, który został w niektórych środowiskach źle przyjęty, że jeszcze w 2004-2005 roku istniało coś takiego jak strategia lizbońska. To był taki dokument bardzo optymistyczny, ale on zakładał, że w ciągu 15 lat Unia Europejska będzie terenem najnowocześniejszym gospodarczo, najnowocześniejszym technologicznie. Takie były zamiary Komisji Europejskiej, takie były zamiary najważniejszych państw, które rozdawały wówczas karty w Europie. Przypomnijmy, jeszcze w tej grupie była wtedy Wielka Brytania. No i to był taki wielki projekt unowocześniania rozwoju technologicznego gospodarki. Dowcip polega na tym, że nie mówi się dzisiaj o strategii lizbońskiej, tylko mówi się o tym, że produkujemy butelki z przykręcanymi nakrętkami. I to jest taki symboliczny obraz tego, co się dzieje w części gospodarki tej związanej z polityką czy z tymi głośnymi deklaracjami politycznymi. Więc ja na pewno wolałem strategię lizbońską od przykręcanych nakrętek. Z całym szacunkiem dla polityki ekologicznej, ja staram się być w życiu osobistym maksymalnie zielonym. Natomiast wracając tutaj do pytania, które pada, no musimy bardzo racjonalnie, i to jest chyba ten moment, kiedy są negocjacje związane z nowymi władzami europejskimi, z nowym rozdaniem europejskim. Te wyniki wyborów, które się odbyły do Parlamentu Europejskiego, pokazują jednak pewien skręt poglądów opinii publicznej, że to podejście do Zielonego Ładu nie jest takie bezwarunkowe, więc warto by było przejrzeć te polityki ekologiczne, warto by było przejrzeć te polityki, które dotyczą bezpośrednio kwestii gospodarczych. No powiedzmy szczerze, z przemysłu okrętowego Europa dała się wypchnąć absolutnie producentom w Chinach, producentom w Korei Południowej. I oczywiście, gdybyśmy tak poszczególne segmenty gospodarki głębiej analizowali, to jest więcej miejsc, więcej dziedzin, w których dajemy się trochę na własne życzenie wypychać. I po pierwsze, ja myślę, że ten nowy układ polityczny w Europie związany z Komisją Europejską, obsadzaniem najważniejszych stanowisk w Europie, to jest też dobry moment, żeby przypominać o tych oczekiwaniach kręgów przemysłowych. Ja nie mówię tego po to, żeby dobrze robić kręgom przemysłowym. Ja po prostu jestem europejskim patriotą w tym sensie, że chciałbym, żeby Unia Europejska miała rzeczywiście nowoczesną, sprawną, elastyczną, silną gospodarkę. I to powinien być nasz cel nadrzędny po to, żeby pracownicy w Europie mieli dobre miejsca pracy, dobre wynagrodzenie i nie przegrywali konkurencji na globalnych rynkach. A niestety w tej chwili widać coraz wyraźniej, że ta konkurencja jest siła konkurencyjna, argumenty konkurencyjne są po stronie innych podmiotów, niekoniecznie podmiotów w Unii Europejskiej. Rewizja pewnej polityki związanej z inwestycjami, z tym, w jaki sposób Unia Europejska podchodzi do inwestycji, także by się tutaj przydała, bo wiele inwestycji globalnych, ważnych omija nasz region. No i kwestia jednak fundamentalna, jak godzić Zielony Ład, te szczytne poniekąd założenia i oczekiwania, jednak z realnymi oczekiwaniami przemysłu i to nie tylko tego wielkiego, ale też tych mniejszych podmiotów, bo cały sektor MSP we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest po prostu bardzo ważny. Mieliśmy tutaj wiele rozmów na temat stanu europejskiej gospodarki, ale także i produkcji, ale o to chodzi. Dzisiaj, Damian, wywołałeś temat PMI do tablicy, czyli logistyka. Jeżeli spojrzymy na logistykę, jeżeli chodzi o produkcję, no to tutaj Polsce konkurować z Niemcami będzie bardzo ciężko. Ale jeżeli chodzi o logistykę, polska branża transportowa
to jest jednak potęga i to potęga w Europie, może jest dużo drobnych firm, no ale trzeba patrzeć na też szanse związane z logistyką. I tutaj port w Świnoujściu przeładunkowy, tutaj sprawa CPK, które de facto dla Polski największą korzyść ma pod kątem właśnie cargo transportu towarów. Maersk wycofujący się z Trójmiasta. No, warto dodać, że Artur Kierbołasiński jest w Gdyni, jest wieloletnim dziennikarzem, znaczy właściwie dziennikarzem zajmującym się przez wiele lat tematyką gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego i tak dalej, więc tak naprawdę my tutaj sobie tak dywagowaliśmy troszeczkę na temat tej informacji o tym, że Maersk wycofuje się z Gdańska, tak, i przenosi tak naprawdę tę działalność do Niemiec, jeśli dobrze pamiętam, tak, ale nie wiedzieliśmy, jak to interpretować. Czy to jest naprawdę tak, czy to jest tak naprawdę jakiś duży cios w polską gospodarkę morską, czy tak naprawdę na miejsce Maerska wejdą inni operatorzy? To jest tak, że to może być bardzo duży cios. To jest bardzo ważne wydarzenie. Powiedzmy od razu, jak Maersk to uzasadnia. To jest w ogóle i Maersk, i Hapag-Lloyd, czyli niemiecki ogromny operator logistyczny. No i uzasadniają w taki sposób tą decyzję, że obecnie w Europie obsługują 11-12 portów, te połączenia transkontynentalne, i chcieliby obsługiwać tylko 5-6 portów, dlatego że każde zawinięcie do portu to jest no jednak strata dnia, strata czasu. Czasami warunki meteorologiczne zatrzymują statki na redzie, więc tak naprawdę jeżeli będą mieli 5-6 punktów docelowych, a nie 12, to w tym momencie będzie łatwiej i szybciej zorganizować ten transport. Czy to jest argument prawdziwy? Tak, to jest argument prawdziwy. Natomiast z drugiej strony prawda jest taka, że fajnie by było, żeby wśród tych 5-6 najważniejszych portów jednak znalazł się także Gdańsk, który się bardzo dynamicznie rozwijał. W ogóle polskie porty mają za sobą bardzo dobrą dekadę, bardzo dobrze się rozwijały, bardzo dobrze rosły przeładunki, ale też mnóstwo zainwestowaliśmy. Przypomnę tylko, że w Gdańsku powstaje trzeci terminal kontenerowy w ramach tak zwanego Baltic Hub. I teraz jest oczywiście pytanie, czy będą obsługiwane inne połączenia transkontynentalne? Oczywiście one mogą być obsługiwane. Czy te kontenery, które miały trafić do Gdańska, a trafią teraz do Hamburga czy Bremenhaven, czy one przypłyną do Gdańska? No tu już odpowiedź nie jest taka oczywista, bo może się okazać, że te kontenery nie przypłyną do Gdańska tymi połączeniami. To się mówi, że to są połączenia fiderowe, czyli statek, duży kontenerowiec, ogromny kontenerowiec płynie do głównego portu, i potem jest połączenie tak zwane fiderowe, czyli z tego głównego portu płynie się do takiego portu, nazwijmy, drugoligowego, tak? I to by było takie połączenie Niemiec z Gdańskiem. Ale może się okazać, że dla części firm logistycznych, firm spedycyjnych, na przykład z zachodniej Polski, to nie będzie opłacalne, żeby przeładować ten kontener na mniejszy statek, popłynąć do Gdańska, tylko po prostu zamówią transport bezpośrednio w Hamburgu czy w innym niemieckim porcie, bo to nie musi być Hamburg, to może być też Rotterdam w Niderlandach, i po prostu ciężarówkami przywieziemy te kontenery do Polski zachodniej. Jeżeli ktoś dobrze policzy te odległości, no to z Hamburga do Poznania jest około 600 km, tak zaokrąglając, no to tak naprawdę w ciągu jednej doby można będzie ten kontener przewieźć do Poznania ciężarówkami, a czekając na ten mniejszy statek, zanim się go załaduje, zanim on dopłynie do Gdańska, no to jednak ta przewaga logistyczna, przewaga terminów będzie za takim rozwiązaniem wyładować w Hamburgu, w Bremenhaven czy nawet w Rotterdamie, zapakować na ciągnik widłowy i przejechać drogami. Ani to nie jest ekologiczne, ani to nie jest korzystne z punktu widzenia rozwoju portu w Gdańsku, więc to jest po prostu bardzo poważne zagrożenie. To nie jest tak, że to jest jakiś cios, który podważa całą politykę inwestycyjną. Absolutnie nie. Natomiast jest to sygnał niebezpieczny. No i mam bardzo poważną obawę, czy w momencie, kiedy ci najwięksi operatorzy, bo tutaj Maersk ma ogromny udział w handlu międzynarodowym, w tym transporcie oceanicznym, czy to jednak w ekonomikę i to w takie zdrowe wyliczenia
trochę nie uderza w koncepcję budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Tak? O, właśnie o to dlatego, chciałem podpytać. Że po prostu będzie, nie będzie tego bezpośredniego połączenia, ono będzie pośrednie, więc może skala tego terminalu w Świnoujściu będzie trochę mniejsza. Znowu jest kwestia, ile będzie ten mniejszy statek płynął, a jak szybko dojedzie się ciężarówką z Hamburga do Szczecina, gdzie jest z kolei około 400 km, czyli jeszcze bliżej. Więc to nie jest dobra informacja dla polskiej gospodarki morskiej. Ona nie przesądza, że będzie źle, ale jest to po prostu niepokojące. O to chciałem właśnie podpytać, bo akurat tak się złożyło, że w weekend rozmawiałem z jednym z zawodowych kierowców na tirach i on twierdzi, że przez ostatnie parę lat mieli wszyscy pełne, jeżeli chodzi o kierowców, ręce pełne roboty, no ale tutaj się skończyły dostawy ze Szczecina, Świnoujścia. Jest jakiś przestój w branży. Teraz też czytam, że w ogóle polska branża transportowa, tak jak wspomniałem, no jest, ma 33% udział w unijnym rynku przewozów drogowych. Generuje około 6% krajowego PKB, zatrudnia blisko 1 000 000 pracowników. Wkład sektora do budżetu państwa wynosi 16 miliardów złotych rocznie i polska branża transportowa, ten kluczowy sektor gospodarki, zmaga się teraz z potężnymi problemami finansowymi i apeluje do rządu o wsparcie, czyli to jest jakby nie tylko Maersk, ale w ogóle źle się dzieje w logistyce i w polskiej logistyce się wydaje, tak? To jest bardzo złożony problem, bo po pierwsze mówiliśmy o Zielonym Ładzie. Zielony Ład ma bardzo określone wymagania w stosunku właśnie do branży transportowej. Mówi się, że transport, logistyka, to produkcja śladu węglowego jest znacząca, więc kolejne obostrzenia, kolejne wymagania, kolejne podatki uderzają w tą branżę. To jest jedna kwestia, która jest obiektywna. Po drugie, ta branża wymaga stałych nakładów inwestycyjnych. Akurat polskie firmy, to może kogoś zdziwić, ale tabor w polskich firmach jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Myśmy naprawdę inwestowali w ten tabor. Te polskie ciężarówki, które jeżdżą po naszym kraju, które jeżdżą po Niemczech, Francji, Włoszech, one są jednymi z najnowocześniejszych. To nie jest tak, że ktoś w małej miejscowości kupuje 20-30-letnie ciągniki i próbuje robić biznes w Europie. Absolutnie nie. My jesteśmy nowocześni, my bardzo dużo inwestowaliśmy. Natomiast te wymagania europejskie wymagają kolejnych inwestycji. Do tego dochodzą jeszcze dwie kwestie. My dzisiaj na początku lipca możemy się cieszyć, że złoty jest silny w stosunku do euro. Euro jest względnie tanie, około 4,30 kosztuje. Natomiast z punktu widzenia branży transportowej, logistycznej, to nie jest korzystny kurs. Przypomnijmy, to jest tak naprawdę kurs porównywalny z kursem sprzed mniej więcej 10 lat. W Polsce wszystko podrożało, wszystkie koszty są znacząco wyższe, natomiast przychody w euro, jeżeli przeliczymy euro, no są bardzo podobne do tego, co było kiedyś, więc trzeba podnosić ceny, więc ta konkurencyjność spada. Ale jest jeszcze jeden element, a mianowicie taki, że branża logistyczna, szczególnie te firmy, które działają w innych państwach na terenie Francji czy Niemiec, one są wystawione bardzo mocno na ryzyko regulacyjne. To znaczy polityka, czasami nawet policji drogowej czy administracji francuskiej, niemieckiej może bardzo utrudniać czy stawiać pewne bariery w prowadzeniu działalności. To są takie bariery półoficjalne, były też bariery oficjalne. Przypomnijmy cały tak zwany pakiet mobilnościowy, czyli dotyczący regulacji, jak ma wyglądać praca kierowców, jakiemu prawu ma podlegać, czy prawu miejsca wykonywania usługi, czy prawu miejsca zarejestrowania firmy, to były czynniki, które bardzo uderzyły w polską branżę transportową. Oczywiście część związkowców się cieszyła, bo to dotyczyło zasad wynagradzania czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast obiektywnie to było bardzo duże wyzwanie i bardzo kosztowne dla polskich przewoźników, polskich firm logistycznych. I teraz mamy pewną kumulację tych wszystkich okoliczności, o których mówię. Do tego dochodzi pewne spowolnienie na rynku, które powoduje, że tych ładunków jest trochę mniej i to wszystko no, powoduje, że mamy dobrą branżę. Te parametry, o których panowie mówiliście, związane z przychodami do budżetu, z zatrudnieniem, z poziomem płac, tam są generalnie bardzo przyzwoite wynagrodzenia.
wszystko to jest prawda, to wszystko tak powinno funkcjonować, ale jednocześnie ta branża ma przed sobą ogromne wyzwania związane między innymi z Zielonym Ładem, z kwestiami regulacyjnymi i tutaj ryzyko dla tej branży myślę, że jest co najmniej wysokie. Jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, bo skoro mówiliśmy o tym, że Maersk wycofuje się z Gdańska, a też zawsze powtarzamy, że tak naprawdę w tych transportach oceanicznych liczy się to, dokąd dopłynie dany ładunek, że tam duża część podatków i ceł jest odprowadzanych. W tej sytuacji, gdyby nawet założyć, że bardzo optymistycznie większość tych ładunków Maerska dalej będzie tymi mniejszymi statkami docierało do Gdańska, czy w tej sytuacji cła zostaną również w Gdańsku i podatki? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że tak naprawdę o tym decyduje firma przyjmująca dany towar, gdzie ona się zgłosi, do którego urzędu się zgłosi. Istnieje natomiast obawa, że jeżeli nawet nastąpi prosty przeładunek ze statku dużego na mniejszy w Hamburgu, to część tego ruchu obsługiwać będą bardziej niemieckie firmy, niemieccy pośrednicy i oni będą to zgłaszać w niemieckich urzędach. I bo prawda jest taka i bardzo dobrze, że o tym możemy powiedzieć kilka słów. Bardzo dobrze by było, gdyby jednak pewna deregulacja na etapie polskich urzędów działalności Krajowej Administracji Skarbowej tutaj następowała, bo teraz będzie bardzo brutalna, ale jednak dobra, myślę, w założeniu konkurencja między tym, jak działa urząd celny niemiecki, na ile jest liberalny, na ile szybko będzie załatwiał pewne rzeczy, a jak szybko będzie działać Krajowa Administracja Skarbowa. Do tej pory na etapie obsługi przychodzących towarów do naszych portów, ta współpraca z KAS wyglądała zdaniem spedytorów dobrze. Ładunki odprawiano jeszcze na etapie, kiedy one były na statku. To wszystko są bardzo nowoczesne systemy, nowoczesne deklaracje, rozliczenia oczywiście online. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu utrzymać tą sytuację. Natomiast to będzie trudne, dlatego że część ładunków, tak jak mówiłem, może być sytuacja, że jakiś ładunek będzie, żeby był szybciej jechać z Rotterdamu czy z Bremenhaven do Poznania ciężarówkami, no to w tym przypadku jednak czy holenderski, czy niderlandzki, albo niemiecki urząd skarbowy obsłuży tą transakcję. I tu rzeczywiście jest pewne ryzyko strat budżetowych, więc warto by było w taki sposób podnosić konkurencyjność KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, żeby każdy importer chciał się rozliczyć w Polsce. Ja wiem, że możemy się uśmiechnąć, jak podnosić konkurencyjność administracji, ale tak, tu jest brutalna rywalizacja, bo przypomnijmy, przychody z ceł to są przychody Unii Europejskiej, ale państwo poboru ma udział w tym przychodzie. I to są gigantyczne kwoty w skali polskiego budżetu. To z tego co pamiętam, port w Gdańsku generował nawet 60 miliardów przychodów rocznie, więc ryzyko, że nawet stracimy 10-8%, no to ma bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądał polski budżet, jak będą wyglądały nasze przychody. Więc tak naprawdę tutaj przejrzenie przepisów, przejrzenie praktyk, przejrzenie procedur po to, żeby jednak zawalczyć, żeby jednak ten importer z Poznania nie chciał być obsługiwany przez agencję z Rotterdamu czy z Hamburga, chciał być przez kogoś, kto przepuści te ładunki przez port na przykład w Gdańsku czy w Gdyni, no to wydaje się kluczowo ważne i tutaj będzie taka bardzo mocna rywalizacja, nie tylko wizerunkowa, ale też rywalizacja o wpływy podatkowe. Artur Kiełbasiński, dziennikarz ekonomiczny, a także ekspert od gospodarki morskiej. Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam Państwa. A my Państwa zapraszamy na chwilę przerwy.